stanęły pod znakiem dwudniowego zjazdu chłopskiego w Warszawie, który w uroczystej rezolucji obwieścił, że pierwszy punkt programu Stronnictwa Ludowego dotyczący reformy rolnej został wykonany w całości. Ziemia odebrana chłopu przed wiekami na wieki wróciła do prawego właściciela. Zakończenia rozdziału ziemi odbyły się w całym kraju masowe uroczystości chłopskie. Rok niespełna minął od chwili powstania Komitetu Wyzwolenia Narodowego w Lublinie. W ciągu tego roku demokracja polska dała chłopu więcej niż wszystkie poprzednie rządy na przestrzeni 20 lat niepodległości. Dekret o reformie rolnej stał się nie tylko podstawą przebudowy wsi polskiej, ale i kamieniem węgielnym nowego ładu państwowego. W wyzwolonym Lublinie zebrał się pierwszy zjazd chłopów. Sprawę realizacji reformy rolnej oddano w ręce samych chłopów, zapewniając im w tej dziedzinie poparcie czynników państwowych i wszystkich postępowych partii politycznych. Jest to pierwszy zjazd chłopski, tych chłopów, których większość tutaj zgromadzonych dotychczas pracowała nie na swojej ziemi, a na cudzej, na pańskiej. Jest to więc pierwszy szczególny parlament, na którym obradować będą ci, którzy dotychczas byli upośledzeni. Obywatele, imieniem Odrodzonego Wojska Polskiego witam Kongres Ludowy i jego wszystkich uczestników. Nasze wojsko żyje i oddycha tym samym, czym żyje i oddycha cały nasz kraj. Nasze wojsko żyje i oddycha demokracją, potężnym czynnikiem naszej walki o niepodległość, potężnym czynnikiem odbudowy i przebudowy Rzeczypospolitej Polskiej. Walcząc o demokrację, możecie, obywatele, liczyć zawsze na swoje wojsko, ale pamiętajcie, że ono w tej walce liczyć będzie zawsze i na was. Niech żyje demokratyczna Polska, niech żyje Stronnictwo Ludowe. Te słowa najwyższych dostojników Polski Odrodzonej nie były wstrząsne.